Stadion Śląski w Chorzowie. Cześć, witam Was z tego kotła. Czarownic, kanał 365 dni o piłce. Jesteśmy zaraz po zakończonym spotkaniu w hicie 13. kolejki Ekstraklasy. Mecz w Chorzowie między Ruchem a Śląskiem Wrocław. Lider, który tutaj przyjechał do Chorzowa, miał trudne zdanie. Paradoksalnie, bo wiadomo, że Ruch w kryzysie. Drużyna Beniaminka, która dotąd wygrała w tym sezonie Ekstraklasy tylko raz. Dzisiaj nie udało się gdzieś tam odmienić tej klątwy i przełamać. No ten stadion nie pomógł, ale na pewno poniósł. Mam wrażenie, że dwa takie magiczne momenty po tym, jak oczywiście padały bramki dla ekipy niebieskiej. Natomiast od początku, najpierw to oczywiście trafili goście. Taki, powiedziałbym, strzał dosyć niespodziewany. Akcja po stałym fragmencie gry, kiedy to Bejger trafił. Gdzieś tam na chwilę uciszył te trybuny, umówmy się, na chwilę. Natomiast to wszystko pulsowało i wyglądało rewelacyjnie. Muszę powiedzieć, że doping 12 na 10. Ciary momentami szły, jak tego wszystkiego słuchałem, kiedy też, no nawet ta ceremonia przed samym spotkaniem imponująca. Także naprawdę gigantyczne słowa uznaję. Natomiast wracając do meczu, myślę, że Ruch odpowiedział i dosyć fajnie, przytomnie, to jest ta bramka z rzutu karnego, kiedy sędzia po analizie VAR uznał, że faktycznie było tam przewinienie, no i Szczepan zamienił ten rzut karny na bramkę. Natomiast potem zabrakło mi dobrej reakcji, to znaczy pójście za ciosem. Myślę, że Ruch miał argumentu ku temu, natomiast gdzieś tam się zagubił. Nie było odpowiedniego dogrania do przodu. Myślę, że piłkarze odpowiedzialni za kreację mogli zrobić troszeczkę więcej, a tego po prostu brakowało. Tymczasem Śląsk jakby wytrawnie wyczekał rywala, bo to wszystko było w dobrym tempie, wybiegane. Śląsk nie tracił głupiej siły, tylko czekał na swoje sytuacje z długiego zagrania, no i potem gdzieś tam to wykończenie. No i w samej końcówce pierwszej połowy taka bramka do szatni, bardzo niewdzięczna, jeżeli chodzi o tutaj Ruch. Natomiast Śląsk trafił 1-2 na UL strzelcem gola, no i sędzia zaprosił wszystkich do szatni. W drugiej połowie chciałbym powiedzieć, coś się odrodziło, odmieniło, natomiast tak naprawdę przez lwią część spotkania, tej drugiej części meczu oczywiście, to tak naprawdę nie widzieliśmy innej twarzy Ruchu. Dopiero pod koniec, kiedy gdzieś tam się zaogniło pod bramką Rafała Leszczyńskiego, no to faktycznie, no to był ogień. Mówię tu oczywiście o tym rzucie karnym, który oczywiście wykończył Szczepan. Też gdzieś tam jego nazwisko wybrzmiało bardzo szeroko, no bo ta publiczność tutaj zgromadzona, blisko 30 tysięcy kibiców, to też jest imponujące, wykrzyczała właśnie Daniel Szczepan. Natomiast myślę, że remis fajny, remis, który może paradoksalnie cieszyć, natomiast wiadomo, no liczą się 3 punkty, zwłaszcza w sytuacji Ruch Chorzów, który cały czas świeci się na czerwono, który cały czas gdzieś tam jest w strefie spadkowej. Natomiast Śląsk lideruje cały czas, ale myślę, że podopieczni Jacka Megiery tutaj liczyli na więcej. Jeszcze pod koniec takich kilka, powiedziałbym, nieładnych obrazków. Peter Pokorny między innymi ukarany i opuścił murawę, kiedy zobaczył czerwoną kartkę. Natomiast mecz walki, mecz fajny, atrakcyjny. Zabrakło mi trochę więcej żywiołu i przebojowości w Ruchu Chorzów. Natomiast tak obiektywnie trzeba powiedzieć, że to mimo wszystko Śląsk, uważam, ma lepszy piłkarzy i on był w tym meczu faworytem. A taki wynik, jak i dzisiaj, no z pewnością to jest strata 2 punktów z perspektywy Śląska, a nie dopisanie 1. Kanał 365 dni o piłce. Oczywiście na samym końcu zachęcam do kciuku w górze pod filmem. Dajcie koniecznie znać, na jaki stadion pojechać, bo to była moja pierwsza od kilku lat tutaj przejażdżka na Stadion Śląski. No i przede wszystkim pierwszy mecz Ekstraklasy na tymże stadionie. Dzięki wszystkim za dotrwanie do końca materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia.